W zasadzie na kolei są dwie tablice za każdym razem. Przyjazdów i odjazdów. Nie? Bo to jest bez sensu. To jest, szczególnie na zachodnim, gdzie każdy się myli, patrzy, przynajmniej ja się mylę. Więc jak ja się mylę, to znaczy, że każdy się myli. Dlaczego w ten sposób jest zrobione, że są i przyjazdy, i odjazdy? Nie? Czy dałoby się to zrobić jakoś lepiej? Nie? No i co ty sądzisz? Po chuj w ogóle te przyjazdy. No właśnie, po co są te przyjazdy? Bo ja się pytam. Dla ludzi, którzy odbierają... Tak, to jest tylko... ...innych z pociągu, no to już się dzwoni. Jestem na peronie 5. Jestem za 5 minut. Wczoraj spóźnił mi się pociąg, a to są moje przemyślenia, dlaczego komunikacja między koleją a pasażerami jest tak tragiczna. Brak hierarchii informacji. Na jednej tablicy pociągi podmiejskie, dalekobieżne i międzynarodowe. Osobom z zagranicy, żeby wytłumaczyć najprostszą rzecz. Którędy do Gdyni, którędy do Gdańska. Nie wiedziały też, czy mają iść na peron dalekobieżny, czy na SKM-kę. Te informacje na peronach są niewidoczne. Albo w ogóle ich nie ma. W każdym biznesie liczy się zaufanie, a mam wrażenie, że kolej, czy to Mazowiecka, czy Intercity, czy jakakolwiek inna PKP, tego zaufania do zwykłego obywatela nie ma. Dlaczego? Chociażby fakt, że większość kas, myślę, że 99%, jest za szybą w budkach, do których nie ma dostępu. Czy sobie wyobrażacie, że taki sklep jak Empik, Tesco lub jakikolwiek inny sklep próbuje sprzedawać towar za szybą? Może jakiś Lombard, gdzie jest ryzyko dużych kradzieży? Może, nie, czy naprawdę kolej powinna się grozić od pasażera o jakości składów? Ale powiem co nieco o spóźnieniach. Poważne spóźnienie. 10, 20, 30, 60, czy może 120? Według kolei, jak się pociąg spóźnia 60 minut, nie ma problemu, oddajemy tylko 20% ceny biletu. 25. 25. Minimum. Co oznacza maksimum? 10 zł rekompensaty zostanie godzinę na peronie. Człowiek ma ograniczoną liczbę informacji, którą przyswaja i potrzebuje pewnego luzu w informacji, którą dostaje. Dlatego jest to dla mnie niepojęte, dlaczego rozkład wygląda w ten sposób, że jest cyferka przy cyferce i nie ma żadnego porządku. Teraz przed ekranem macie rozkład jazdy i powiedzcie mi, o której godzinie, jaki pociąg, gdzie jedzie. I spójrzcie jeszcze raz tylko na dół, gdzie powinna być legenda, która wam wszystko zmienia do góry nogami. A szczytem chamstwa jest fakt, że te tablice nie działają już od pół roku.